Mam właściwie jedno tylko proste pytanie. Dlaczego człowiek lubi to, co lubi? Dlaczego na myśl o zrobieniu jakiejś rzeczy myśli sobie, tak, chcę to zrobić, to byłoby przyjemne, a na myśl o zrobieniu innych rzeczy natychmiast czuje opór, natychmiast czuje się zagrożony i natychmiast mówi, nie, ja tego nie chcę. Na pewno byliście w takich sytuacjach wiele razy. Nie mówię o tych przyjemnych, dlatego że dlaczego są przyjemne, za chwilę wyjaśnię, ale w takich, które są trudne. Na przykład ktoś mówi, popłyńmy kajakami po rzece, pojedźmy na spływ kajakowy na 2 dni. Znam osobę, która to organizuje. I wtedy co czujesz natychmiast? Oczywiście, jeżeli byłeś już wcześniej na spływach kajakowych i jeżeli ci się podobało, to powiesz, tak, zróbmy to, nowa trasa, to wspaniały pomysł. Ale jeżeli nigdy wcześniej nie byłeś na spływie kajakowym, jeżeli nie masz zbyt dużo kontaktu z wodą, to twoja pierwsza reakcja będzie krok wstecz, może raczej nie, a który to weekend? Pewnie będę zajęty, już mam teraz tyle pracy. Albo zaczniesz zadawać pytania i zapytasz, a z kim, a dokąd, a jak wyglądają te kajaki, a jakie są przepisy bezpieczeństwa, a czy będziemy mieli kaski, a czy będziemy mieli kamizelki ratunkowe, a ile godzin spędzimy na kajaku, a o której będzie obiad, jak przygotowany, kto go przyrządzi, jak długa będzie przerwa na obiad, o której dotrzemy do miejsca, gdzie będzie nocleg, gdzie ten nocleg będzie, ile będzie łazienek, dla ilu osób, kto będzie spał za ścianą, jakie będzie łóżko. Więc wracam do mojego pierwszego pytania. Dlaczego człowiek lubi to, co lubi? Dlatego, że jesteśmy tak zaprojektowani, że człowiek lubi to, co zna. Dlatego, że kiedy coś zna, to czuje się z tym bezpiecznie i dlatego jest gotowy zrobić to jeszcze raz. Nie czuje stresu na myśl o tym, nie czuje lęku i sprawia mu to przyjemność. A dlaczego człowiek nie lubi pewnych rzeczy, takich, których jeszcze nigdy nie próbował? Dlaczego czasami rezygnuje z czegoś albo odpowiada przecząco na propozycję, mimo że jeszcze niewiele o tym wie i nigdy tego wcześniej nie robił. Człowiek nie lubi tego, co lubi, dlatego że jesteśmy tak skonstruowani, że nie lubimy tego, co jest nowe. Nie lubimy tego, co jest nieznane. Mówiąc inaczej, jesteśmy tak zaprojektowani przez naturę, co pewnie wynika z bardzo dawnych, prahistorycznych czasów, kiedy świat dookoła był większym zagrożeniem. Myślę, że to jest dosyć względne, czy większym, czy mniejszym. W każdym razie, kiedy ludzie po raz pierwszy pojawili się na świecie i musieli jakoś odnaleźć się w otaczającym ich świecie, i to wtedy, kiedy po ziemi chodziły szablozębe tygrysy ogromne i mamuty, i kiedy trudno było zdobyć jedzenie, więc wtedy człowiek dążył do tego i jeszcze nie miał domów, tak? Więc kiedy było zimno, to marzł, kiedy było gorąco, to był upieczony jak frytka, kiedy padał deszcz, to był całkowicie mokry, więc dążył do tego, żeby stworzyć sobie bezpieczne miejsce. Czyli dążył do tego, żeby stworzyć miejsce, w którym będzie czuł się bezpiecznie i komfortowo, oraz dążył do tego, żeby to miejsce utrzymać, dlatego że taka jaskinia, w której będzie mógł zapalić ogień i już nie będzie musiał jeść wszystkiego na surowo, tylko będzie mógł sobie coś upiec albo ugotować, to miejsce zapewniało mu przetrwanie. I tak było dawno temu. Ale dzisiaj świat się troszkę zmienił. Właściwie nie musimy już walczyć o zapewnienie sobie przetrwania, ale ten dawny instynkt utrzymania, zachowania swojej bezpiecznej strefy pozostał. I nazywa się to strefą komfortu. I w sumie nie byłoby w tym niczego złego, gdyby nie jeden drobny fakt. Wyobraź sobie, że stworzysz swoją idealną strefę komfortu, czyli masz pracę, w której czujesz się bezpiecznie, bo wiesz, znasz ludzi, którzy tam są, wiesz,
jak się zachowują, jesteś w stanie przewidzieć naprzód pewne sytuacje, znasz dokładnie zasady, znasz swoje miejsce, nic cię właściwie nie zaskakuje, a jeżeli ci coś zaskakuje, to jesteś bardzo w tym niemile zdziwiony, dlatego że to cię znów wytrąca z twojej strefy komfortu, tak? No ale wyobraźmy sobie, że masz swoje miejsce, czyli masz swoją pracę, w której czujesz się bezpiecznie. Masz dom, w którym czujesz się bezpiecznie, jesteś z partnerem, już od partnerką, od bardzo długiego czasu czujesz się bezpiecznie. Czy jest jakieś słowo, które kojarzy ci się z tym, co przed chwilą powiedziałam? A czy czujesz czasami w życiu takie dziwne poczucie, że właściwie nic nie ma sensu? Że naprawdę no, mam tę pracę, to prawda, no, jestem z tym partnerem albo z tą partnerką, to prawda, nawet mam jakieś hobby, ale jakby wszystko straciło dla mnie sens, wszystko stało się przewidywalne i nudne. Czy wiesz, dlaczego tak jest? Jest tak dlatego, że żyjesz w swojej strefie komfortu. I tak długo, jak znajdujesz się w strefie komfortu, wśród rzeczy, które są ci znane, wśród których czujesz się bezpiecznie i nad którymi masz do pewnego stopnia, ale jednak masz kontrolę, niewiele cię jest w stanie zaskoczyć, to tracisz poczucie sensu. Dlatego, że wszystko jest takie jak zawsze, nic się nie zmienia. Ogarnia cię takie przytłaczające poczucie, że już wiesz, w jaki sposób spędzisz resztę swojego życia i jakiś głos w tobie nie chce się na to zgodzić. Więc pragniesz wyzwolić się z tego poczucia bezsensu, pragniesz odnaleźć z powrotem takie poczucie, że życie ma sens, że ty w tym życiu masz sens, że wszystko jest możliwe, że życie przynosi ci tak niesamowite rzeczy i stawia cię w tak niesamowitych miejscach, że czasami brakuje ci oddechu, zachwytu, radości i szczęścia. I myślisz, że to już się nie zdarzy. I jesteś nieszczęśliwy albo nieszczęśliwa, dlatego że masz poczucie, że wszystko już się wypaliło. Chcę ci powiedzieć, że jest tak tylko dlatego, że żyjesz w strefie komfortu. I że rzadko robisz coś, co zabierze cię poza tę strefę komfortu, czyli sam uniemożliwiasz sobie znalezienie czegoś nowego, dlatego że podświadomie natychmiast odtrącasz wszystko to, co jest nowe i nieznane. Więc to, że czujesz taki bezsens dookoła siebie, że czujesz taką przytłaczającą nudę, że masz poczucie wypalenia, to nie oznacza, że życie jest złe, to nie oznacza, że świat jest nudny, to tylko oznacza, że zamknąłeś się albo zamknęłaś się w swojej strefie komfortu i ponieważ podświadomie uwierzyłaś w to, że wszystko poza tą strefą, albo uwierzyłeś w to, że wszystko poza tą strefą komfortu grozi ci jakimś niebezpieczeństwem, więc jednocześnie pragniesz coś zmienić i jednocześnie podświadomie pragniesz niczego nie zmieniać. I ponieważ pragniesz utrzymać wszystko tak, jak jest, to twoja podświadomość wytrąca ci każdy pomysł i każde twoje działanie, które mogłoby doprowadzić do zmiany sytuacji. Więc musisz być mądrzejszy niż twoja podświadomość. I świadomie, wiedząc o tym, że wychodzenie ze strefy komfortu otwiera zawsze nowe możliwości. Wychodzenie ze strefy komfortu pozwala ci poznać to, co nieznane, i pozwala życiu zaprowadzić cię tam, gdzie znajdziesz coś absolutnie zdumiewająco, niesłychanie pięknego. Wychodzenie ze strefy komfortu jest zawsze niekomfortowe. Wychodzenie ze strefy komfortu jest zawsze niekomfortowe.
I to jest właśnie jeden z powodów, dla których warto podejmować czasem takie decyzje, które uważasz, że są niekomfortowe, i godzić się na to, żeby pewne niekomfortowe dla ciebie zdarzenia się zdarzyły, albo godzić się na to, żeby zrobić coś, co jest dla ciebie wyzwaniem, dlatego że czujesz lęk, czujesz nieśmiałość, czujesz, że chcesz uciekać. Powiem ci tak. Ja sporo podróżuję i czasami przed podróżą czuję taki, teraz już mniej, kiedyś częściej, taki lęk i taka myśl przychodzi, że może lepiej byłoby zostać, ale z drugiej strony wiem, że kiedy przełamię ten lęk i takie trochę wygodnictwo, żeby zostać w miejscu, które znam, żeby robić to, do czego jestem przyzwyczajona, żeby mieć swój rytm. Więc kiedy świadomie podejmuję decyzję o tym, że podejmę wyzwanie, w pewien sposób świadomie skazuję się na wygnanie z bezpiecznego miejsca po to, żeby ćwiczyć podejmowanie wyzwań i po to, żeby ćwiczyć przekraczanie strefy komfortu. Dlatego, że zawsze, i mówię to z pełną świadomością moich słów, zawsze, kiedy podejmuję decyzję o tym, że mimo obaw, mimo niechęci, dlatego że kiedy jesteś w swojej strefie komfortu i pojawia się coś takiego, co macie z tej strefy komfortu wypchnąć, to zawsze czujesz wtedy niechęć. Zawsze znajdujesz setki argumentów, dlaczego nie chcesz tego zrobić. Na przykład ktoś ci mówi, albo inaczej powiem, pamiętam w dżungli podczas jednej z wypraw mieliśmy płynąć do dżunglowego obozowiska. I mamy taką bazę w dżungli, a oprócz tego jeszcze płyniemy do obozowiska w dżungli, gdzie śpimy w hamakach, gdzie jest tylko ognisko, gdzie nie ma kuchni, gdzie nie ma łazienki, nie ma prysznica, jest tylko jeziorko, w której zresztą mieszkają piranie i kajmany i tylko tam można się wykąpać. Więc kiedy przyjeżdżamy do bazy w dżungli i już osoby, które ze mną przyjeżdżają, uczestnicy wyprawy, którą organizuję zawsze w listopadzie, jak już zobaczą, zorientują się w tej naszej bazie, co i jak, gdzie wszystko jest i już wiedzą, to staje się ich strefą komfortu. I ja wtedy mówię, to teraz jedziemy do obozowiska w dżungli i niektórzy wtedy reagują lękiem, bo boją się, przekroczenie pierwszej strefy komfortu już nastąpiło, bo już są w dżungli i już myśleli, że nic więcej ich nie zaskoczy i już mniej więcej poczuli się w tym miejscu bezpiecznie, a ja teraz przychodzę i mówię, a teraz przekraczamy strefę komfortu po raz drugi i teraz zostawiamy już to miejsce, gdzie jest łazienka, gdzie są kucharki, które gotują, gdzie jest hamak wygodny na werandzie, gdzie można się pobujać i odpocząć. I teraz płyniemy do dżungli. I wtedy niektórzy ludzie na przykład zaczynają podawać argumenty, dlaczego oni nie mogą tego zrobić. I to jest właśnie pierwszy znak. Mówię tylko o tym po to, żebyś sam widział, w jaki sposób zareaguje twoja podświadomość, kiedy ktoś zaproponuje ci coś, albo kiedy dostaniesz propozycję, która ma cię właśnie wytrącić ze swojej strefy komfortu i otworzyć przed tobą świat, pokazać ci coś nowego, pozwolić ci przeżyć coś, co poszerzy twoją strefę komfortu, poszerzy w ogóle twoje życie. Pierwszy odruch, jaki twoja podświadomość będzie miała, to będzie niechęć, opór, krok wstecz, a następnie szukanie racjonalnych argumentów, dlaczego to jest niemożliwe. Więc wracając do przykładu ze spływem kajakowym, ktoś ci proponuje spływ kajakowy, ty zadajesz te miliony pytań, a co, a jak, a kiedy i w jaki sposób i z kim i tak dalej, po to, żeby poczuć się trochę bardziej bezpiecznie. I wtedy twoja podświadomość zacznie ci podpowiadać i powie ci tak, no ale ja nie lubię wody, ja jestem przeziębiony teraz, więc może nocleg w namiocie to w ogóle nie jest dla mnie. Ja właściwie nie lubię poznawać nowych osób. Ja jestem na specjalnej diecie i muszę bardzo o to dbać, więc takie jedzenie przy ognisku, które nie wiem, kto ugotuje, to jest zupełnie nie dla mnie. I znajdzie jeszcze 10 albo 20 innych argumentów, które mają cię zatrzymać w twojej strefie komfortu, czyli w pewien sposób utrzymać cię w więzieniu, w którym żyjesz. W
tym więzieniu, które sprawia, że nie czujesz się w pełni szczęśliwy i czujesz się znudzony i czujesz się... Czujesz się zdemotywowany do czegokolwiek. Więc chcę Ci powiedzieć, że po to właśnie życie przynosi Ci nowe propozycje i nowe wyzwania i zmusza Cię czasami do podjęcia jakiejś przygody, żeby dać Ci dodatkową siłę, dać Ci dodatkową motywację, dać Ci dodatkową mobilizację, dać Ci coś, czego nie masz. I idę o zakład, że jeżeli odważysz się, to zawsze wrócisz zachwycony i potem będziesz się śmiał ze swoich oporów i za każdym razem, kiedy odważysz się poszerzyć swoją strefę komfortu, czyli zrobić coś, co jest dla Ciebie nowe i nieznane, budzi Twój lęk i budzi Twój opór. Za każdym razem, kiedy spojrzysz wstecz, pomyślisz, jak to dobrze, miałem takie obawy i tak się wahałem, i właściwie myślałem, że lepiej zostać przy tej starej pracy, którą znam, albo lepiej spędzić jeszcze jeden wieczór w domu przed telewizorem, ale jak dobrze, że jednak wyszedłem z domu, jak dobrze, że jednak miałem odwagę spróbować nowej pracy, jak dobrze, że miałem odwagę wyruszyć w podróż, jak dobrze, że miałem odwagę pojechać, popłynąć na ten spływ kajakowy, jak dobrze, że miałem odwagę podjąć decyzję o przeprowadzce. Bo nawet jeżeli popełnisz błąd i nawet jeżeli się okaże, że jednak niedobrze czujesz się w tej pracy, to będziesz silniejszy o odwagę, z jaką podejmowałeś decyzję. Na pewno spotkasz ludzi, którzy zaprowadzą Cię gdzieś dalej do jeszcze lepszego miejsca, więc gorąco namawiam Cię do tego. Za każdym razem, kiedy dostajesz taką propozycję, pomysł, zaproszenie, kiedy sam wpadasz na pomysł, żeby zrobić coś, czego nie robiłeś nigdy wcześniej i od razu czujesz lęk i opór, zrób to. Mimo tego oporu, mimo tego lęku, ze świadomością, że to, co zatrzymuje Cię w miejscu i trzyma Cię i nie pozwala Ci ruszyć naprzód, to jest Twoje przywiązanie do strefy komfortu i strefa komfortu jest więzieniem. Z taką świadomością powiedz sobie, mimo tego, że się boję, mimo tego, że czuję opór, mimo tego, że moja podświadomość mówi, że nie chcę tego zrobić i że czuję niechęć, a nawet złość na ludzi, którzy mi to proponują, ja to zrobię po to, żeby ćwiczyć poszerzanie strefy mojego komfortu. Więc, kiedy dostaniesz propozycję, żeby wyjść do miejsca, na wydarzenie, o którym nic nie wiesz. Zrób to. Nie pytaj, kto tam będzie, co się będzie działo, tylko jeżeli ktoś Cię zaprasza, powiedz, nic mi więcej nie mów, będę poszerzał moją strefę komfortu, idę, nie wiedząc dokąd i nie wiedząc, kogo tam spotkam. Kiedy ludzie zaproszą Cię na imprezę, a Ty lubisz spędzać swoje wieczory przed telewizorem i robisz to przez 360 dni w roku, to powiedz sobie, że przez 5 dni w roku będę poszerzał moją strefę komfortu i przyjmę 5 zaproszeń na imprezę wieczorną czy popołudniową do osób, których nie znam. Nie będę pytał, kto tam będzie, nawet jeżeli źle się czuję wśród nowych osób. W ten sposób będę poszerzał moją strefę komfortu i w ten sposób będę poszerzał moje życie, dopuszczę do siebie to, co jest nowe, nieznane, dopuszczę do siebie nową radość, dopuszczę do siebie nowy zachwyt, dopuszczę do siebie rozwój. Nie chcę więcej stać w miejscu. Dopuszczam do siebie rozwój. Idę naprzód. Żeby to się stało i żebyś odzyskał zachwyt nad życiem. Żebyś odzyskał takie poczucie, że wszystko ma sens i motywację do tego, żeby się zmieniać. Musisz świadomie poszerzać swoją strefę komfortu. Czyli musisz świadomie podejmować takie decyzje, które zaprowadzą Cię poza Twoją strefę komfortu i za każdym razem, kiedy to zrobisz, zobaczysz, że odkryjesz, że życie ma sens. Że znowu chce Ci się robić różne rzeczy, że wpadasz na nowe pomysły, że czujesz się wewnętrznie bogatszy i masz w sobie radość i ta radość będzie Cię napędzała dalej. I zobaczysz,
że odzyskasz wtedy poczucie sensu, poczucie motywacji i chęć do tego, żeby żyć i żeby żyć szczęśliwie.